Siemanko moi drodzy, ja jestem TeRniZ, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj wam przedstawię znowu kolejną dawkę informacji, no i znowu od Salema. Czy mu można wierzyć, czy nie, moi drodzy, przekonamy się dopiero za jakiś czas. A dzisiaj moi drodzy o tym, czy Kamuś i jego ekipa wracają do Szczecina oraz jaki jest tego powód. Oraz drugi temat, czy walka Olejnika oraz Hejtera była ustawiona i czy był ustawiony ich konflikt. Także moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, no i zapraszam do oglądania, ale jeszcze przy tym chciałbym pozdrowić nowych sprayujących oraz donatorów, a oto oni: Frankie Med Driver, S Podłoga, Elite PvP YouTube, Kali YouTube, Oli z Pudu Miłosz Gry, Kasper Flaudek Jr., Flaret Ketchup, R.I. Minecraft oraz Kami z Dup. Bardzo wam wszystkim moi drodzy dziękuję oraz was pozdrawiam. A jeśli ktoś z was moi drodzy chciałby zostać tutaj pozdrowiony na odcinku, to wystarczy, że wybierzcie sobie opcję albo donata, albo wspierania i wtedy każda osoba zostanie pozdrowiona tutaj na odcinku. Także zapraszam, no i teraz lecimy do odcinka. Zacznijmy sobie od pierwszego tematu, czyli czy Kamuś oraz cała jego ekipa wraca do Szczecina. Moi drodzy, informacje otrzymaliśmy od Salema, dokładnie wczoraj na jego live'ie. No i czy możemy mu wierzyć? Moi drodzy, tego na razie nie wiemy, ponieważ jak na razie musimy poczekać, aż się to wszystko potwierdzi. Ostatnio powiedział nam, że za jakiś tydzień Hejter wróci do Kamusia, no i poczekajmy ten tydzień, jeśli się to potwierdzi, no to myślę, że będzie można mu wierzyć w niektóre kwestie, a jak na razie, moi drodzy, musimy poczekać. A jeśli chodzi o powód, dlaczego wracają do Szczecina, no to tak, kamerzysta planował początkowo, że jeśli będzie nagrywał w tej rezydencji, no to wyświetlenia będą znacząco wyższe niż normalnie, ale zauważył, że wyświetlenia są może leciutko wyższe, albo są nawet takie same, także nie opłaca mu się to, ponieważ taki dom trzeba naprawdę utrzymać, ze względu na to, że trzeba za niego płacić, ponieważ on go wynajął chyba na rok. No i moi drodzy, bardzo możliwe, że właśnie wrócą do Szczecina, ze względu na to, że po prostu wyświetlenia między tym miejscem nagrywek, a tamtym, no nie są jakieś zróżnicowane. Czy wracają potem do Szczecina? Doszły mnie słuchy, że tak. Mówili, że wrócą, że ta chata tak generalnie była wynajmowana tylko przez to, że chcieli tak naprawdę zasięgi sobie podbić, wyświetlenia, a zauważył kamerzysta, że to nie daje zasięgów jakichś dodatkowych, więc jemu się to nie opłaca, on to tylko pod kątem biznesowym robi. Naprawdę jest to bardzo podobne pod względem wyświetleń, a nawet myślę, że stary dom, czyli ten dom, gdzie się wszystko zaczęło, nawet by ludzi bardziej przyciągał z samego sentymentu do tego domu, ponieważ naprawdę tam się wydarzyło bardzo dużo właśnie we filmach na tym domu. No a teraz przechodzimy, moi drodzy, do kolejnego tematu, czyli czy walka Hejtera oraz Olejnika była ustawiona. Sama walka nie była ustawiona, aczkolwiek konflikt był ustawiony. Konflikt był ustawiony ze względu, wiadomo, na pieniądze oraz na show, a walka była nieustawiona, ponieważ oni się przygotowywali, ale nikt nie wiedział, nawet Kamuś nie wiedział, nikt po prostu nie wiedział, kto wygra. Tej zależały tylko wszystko od ich umiejętności, no i moi drodzy, wygrał Hejter. Także zagadka rozwiązana, walka nie była ustawiona, aczkolwiek konflikt był ustawiony. Na pole i Hejter była ustawiona, no, ale walka sama w sobie, czyli tam bicie się i tak dalej, to nie było ustawione i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto wygra, kto przegra. Także moi drodzy, to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się już w kolejnych odcinkach, no i do następnego filmu. Cześć!